Czy nie żałuje pan, że w tych wyborach przeciwko panu właściwie nie wystąpi żaden z ważnych liderów politycznych? Że ściera się pan z kandydatami, o których się mówi czasem zastępczy? Wie pani, no byłoby to chyba niezupełnie, trochę by trąciło hipokryzję, gdybym powiedział, że strasznie mi zależało na tym, żeby wszyscy liderzy partyjni przeciwko mnie występowali, ale oczywiście sam ale sobie... Ale to dodaje wagi wyborom. Tak, ale zadaję sobie pytanie, dlaczego tak się stało. No myślę, że jednak no to, co mówiłem o tym poziomie zaufania i akceptacji dla modelu prezydentury, który realizowałem przez te lata, To był element zniechęcający liderów do stawania w szranki, no bo to, co powiedziałem o PSL-u, to 96% zaufania, ale i lewicowi wyborcy, to jest 82% wyborców szeroko pojętej lewicy, obdarza mnie pełnym zaufaniem. Więc mógłbym, po pierwsze serdecznie za to dziękuję, po drugie chcę powiedzieć, że to mnie zobowiązuje do tego, żeby starać się zachowywać tak, żeby tego zaufania nie nadwyrężyć, bo to jest wartość nie tylko polityczna dla mnie, to jest wartość dla Polski, dla urzędu prezydenckiego, bo prezydent powinien być trochę ponad podziałami partyjnymi właśnie i skupiać sympatie ludzkie i współpracę z ludźmi o bardzo różnych poglądach, no bo taka jest funkcja prezydenta, takie jest usytuowanie w ustroju państwa. Ale no gdzieś mam świadomość, że lęk przed porażką niewątpliwie spowodował szukanie trochę zastępczych kandydatów, to trochę będzie, którym na dodatek chyba się stawia zadania niezupełnie związane z prezydenturą. To znaczy jedni mają zastąpić prezesa, drudzy mają utorować drogę do wyborów parlamentarnych, trzeci mają przypomnieć o istnieniu kogoś, jakiejś formacji. To są wszystko względy normalne w demokracji, taka taktyka wyborcza, ale niewątpliwie gdzieś czym grozi? To grozi czym? No, że wyborcy będą myśleli, powinni wiedzieć, że wybory prezydenta to jest jakieś ukoronowanie także sposobu kształtowania władz państwa polskiego. To jest dla mnie kwestia trochę szacunku dla państwa polskiego. Ja bym powiedział, że ja się zastanawiam, może tak, nie, byłoby też nieprawdą, gdybym powiedział to w sposób taki zdecydowany, ale wie pani, zastanawiam się, jak ja bym zareagował, nie mając wystarczającego doświadczenia z zakresu polityki obronnej, z zakresu polityki zagranicznej, z zakresu legislacji, jak ja bym przyjął propozycję, gdyby ktoś mi złożył, kandyduj na urząd prezydenta. No jednak mam nadzieję, żebym się zastanowił, czy to może wyjść na dobre Polsce. Mam nadzieję, żebym się zastanowił. Nie jestem pewien, czy bym też nie przykrył tego takimi tłumaczeniami, że to nieważne, może coś wylansuje się i tak dalej. Ale wie pani, to jest pytanie i do liderów partyjnych, i do samych kandydatów. Czy pomyśleli z troską o tym, czy ich kandydowanie wzmocni, czy nie wzmocni państwo polskie, czy wzmocni, czy nie wzmocni autorytet głowy państwa, jakim jest, czyli urzędu prezydenckiego. Tak, wszyscy już mówią, że dziwne to będą wybory, ale też to jest taka pułapka trochę zastawiona na pana, dlatego bo cytował pan poparcie w poszczególnych grupach, w elektoratach poszczególnych partii, ale jednocześnie to, że wszyscy wystawiają, a nawet Lewica to już czterech, być może nawet kandydatów trzech z pewnością, no wepchnięcie pana w taką partyjną, w takie partyjne tory, kandydat Platformy Obywatelskiej. No pewnie by tak chcieli zrobić, ale będzie to trudne właśnie między innymi dlatego, że jeszcze raz przypomnę, 96% wyborców PSL-u obdarza mnie pełnym zaufaniem. 92% wyborców Platformy tak samo, ale i Lewicy 82%. Generalnie szeroko pojęte lewicy na to 85, a PiSu, proszę państwa, też jest to interesujące, bo nawet wyborcy PiSu bodajże w okolicach 50% obdarzają mnie zaufaniem. Więc to będzie przeczyło, ten poziom zaufania i akceptacji, będzie przeczył takiej prymitywnej tezie o partyjności mojej kandydatury, bo ona musi być ze względu na logikę funkcjonowania państwa, poparta przez partię polityczną, za co jestem bardzo wdzięczny, ale to nie przekreśla
dążenia prezydenta, żeby starać się reprezentować nie interes partyjny, choćby nawet najszlachetniejszy, ale interes całego społeczeństwa.